Witam, ty wichu 1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu HQM. Zrobiłem tutaj tą farmę w taki sposób, na razie wystarczą takie trzy farmy i jest coś takiego, że tu mamy płaskie, z tej strony mamy takie płaskie, a tutaj mamy takie, wiecie, piętro jakby. Tu tak samo to będzie i jesteśmy tutaj bezpieczni od upadku. Nie możemy wypaść stąd, więc nawet jeżeli się zagapię czy coś, no to łop. Nie spadnę. Tutaj zabrakło nam dirtu, więc muszę czekać trochę na to, aż się zrobi tutaj. Chyba nawet będzie teraz. Ja myślę, że tyle tutaj, co jest, to wystarczy do tego. No nie, nie wystarczy. No, ale jedna farma już jest gotowa, tak więc możemy sobie bez problemu zrobić to, co chcę, tylko jeszcze muszę sprawdzić tę rzecz, bo ja tu przepalam żelaza na masę. Niech pomyślę. Już wiem. Potrzebuję wiaderko. I niedługo zrobimy jakiś magazyn. Może nawet w tym odcinku, żebym miał to wszystko jakoś poukładane, bo to, co jest teraz, jest za mało. Też z tego powodu robię żelazo na masę, bo będę oczywiście żelazne skrzynki używał. Złote skrzynki na inne rzeczy. Jak będzie taka potrzeba, że coś, czegoś jest za mało czy coś. Gdzie jest? I użyjemy portal do tego, żeby ładnie zrobić sobie przejścia z magazynu tutaj i tak dalej. Więc to będzie fajne. Fajnie, wszystko fajnie się zrobi. Gdzie jest wiaderko? Czy możecie mi powiedzieć, gdzie jest wiaderko? Ja pewnie gdzieś. Nie, pewnie gdzieś tu było, ale ja jestem ślepy, jest. Dobra. Wiaderko jedno i bierzemy sobie wodę. I możemy sobie zrobić tutaj pełnoprawną działającą farmę. Jej, w końcu. Trochę tak prześwituje tutaj ten blok, ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Potem to się naprawi, jak będę mógł latać. Polecę tam jej. Se kryję, o ile to w ogóle będzie widać, jak będą tutaj kwiatuszki. Nawet mógłbym to zrobić z dołu. O. Tutaj ten i tu postawić i bym miał. Mogę sobie tak platformę zrobić niżej czy coś. Dobry sposób. Nie pomyślałem o tym wcześniej. Dobra, więc co tu posadzimy? Na pewno redstone pójdzie. Nie rozwalam tego oczywiście tym, ponieważ to tylko esencje. To ma znaczenie na to, ale nie na redstone. Jak teraz dropi mi po jednym, no tak tym zniszczę, to też jeden, więc ja nie niszczę sobie. Znaczy chyba tak to się nie niszczy, tak czy siak. Ale wiaderko też dobre. Też ma uczucie. Dobra, więc tak, redstone na masę, bardzo dużo redstone potrzebuje, więc będziemy ten redstone tu mieli. Druga rzecz, która jest bardzo też ważna, to jest gold, ale nie aż tyle goldu. Golda nie potrzebujemy aż takiej dużej ilości jak redstone, dlatego myślę, czy by tutaj nie zrobić połowy na tej drugiej farmie. Połowy gold, a połowa coś innego, ale co? Gold. Nie wiem. Zobaczymy. Więcej redstone'u, gold. Tylko tyle mam nasionek golda? Chwila. A tu są. A to jeszcze nie teraz gold. A nie, muszę teraz posieć tutaj trochę. Bo trochę pozbierałem. Idziemy dzień sobie zrobić. Wtedy grinder nie działa, ale no ja jeszcze tam nie skończyłem tych farm i pochodnie muszę postawić wszystko i tak dalej. Więc muszę mieć dzień. To jest bardzo mi potrzebne. No i możemy sobie od razu tu wymienić tego kobla. Bardzo prosty sposób.
Tak. Okej. I nie spadnę. Super. Dobra, więc mamy tutaj to, jeszcze tylko to muszę na drewno zamienić, ale to za chwilę. Znaczy później, bo to jest na razie mało istotne. Więcej posadzić trzeba redstone'u. Nie wiem, czy to nie jest za dużo. Nawet możemy połowę tutaj farby wykorzystać właśnie na gold. Albo... Redstone gold. A to by było ok. To by było ok. I jeszcze jeden ten redstone. No i tu jeszcze redstone jest, ale pozbieram i posadzę tutaj na nowo. I jeszcze mamy redstone tutaj. Dobra. Potrzebujesz więcej dirtu. Ten dirt się zrobi, sobie zrobimy od razu redstone w dużej ilości, bardzo źle. Hop. Może nie jest to bardzo duża ilość, ale naprawdę to jest dla mnie dużo na razie. Okej, złota trochę zrobimy. Jak to było? Aha. No i ten złoto no wiecie co. Więcej tego żelaza, lead ore. Przepalamy więcej żelaza i teraz zrobimy sobie pełno skrzyneczek żelaznych, a to się robiło upgrade'y się robiło w tamten sposób. Może to nawet teraz zrobić. Więc dajemy tak i w środku dajemy to. I teraz możemy ulepszyć skrzyneczki zwykłe na żelazne. O, super. Akurat. I możemy to oczywiście za pomocą doli przenieść do magazynu, który zbuduje tu na przykład. Tu możemy sobie zrobić małą właśnie podłogę. Jak będzie podłoga? Więcej piecyków. Shit! Mam problem. Nie mam pieca. Jest tu zadanie jakieś w questach. Mam piec, ale to jest za mało na to, co chcę. Jest tu zadanie na piecyk jakiś, nie? To nie to. Tutaj mamy redstone furnace i alloy smelter. Więc alloy smelter zrobimy w ilości dużej. 2, 3? Chyba tak. Alloy smelter robi się w ten sposób. Trzy piecyki, machine casing, no to jest steel. Steel musimy zrobić bardzo. Możemy użyć shadow steel, to nas nie obchodzi. Dark steel. Jest! Damascus steel, o tak. No i zrobimy iron bary, to tam nie będzie problemu. Więc z tym nie będzie problemu, z tym też nie będzie problemu. I block of iron, dobrze, że robi iron na masę. Więc te wszystkie piecyki tutaj możemy zebrać. One nam się już nigdy nie przydadzą. I może moglibyśmy nawet tutaj zrobić magazyn czy coś. Bo jest tu miejsce i w ogóle. Nie wiem. Tutaj? Nie, to będzie trochę za blisko. Sobie walniemy tam. I już. Tu będzie taki środek. Na wszystkie strony, wiecie. Fajnie to będzie. Nie wiem jeszcze. Nie wiem jeszcze, jak dokładnie to będzie wyglądało. Postaram się, żeby było fajnie. O, baze. Dobra, więcej piecyków. Piecyk. Po co mają się namarnować, skoro nigdy do nich nie zajrzę, nie? Tak jak było w ostatnim sezonie, to piece były, stały i przez 100 odcinków następne stały nieruszane w ogóle. Nawet tam były rzeczy w środku. Przez cały ten. I nieruszone były. Ani przez chwilę. Iron. Nie ma nic. O, pa, 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 pa.
Myślę. A kurczę, kobla. Kobla. Przepalaj się i więcej drewna. Drewno jest naprawdę tutaj efektywne w tym Imperium Furnace, bo przepala tak dużo. Jedno drewno przepala więcej niż 8. Normalnie, gdzie by się w piecu zwykłym przepalało jednym węglem 8 kobla, to tutaj przepalicie jednym drewnem 13? Tam było jakoś tak? Jest to naprawdę efektowne. Nie muszę węgla używać. Szkoda węgla w ogóle. Węgiel zawsze możemy używać tutaj. Tym bardziej, że jak te piece wymagają energii, to wtedy wiecie. To powoli, powoli. Więc mogę zawsze trochę tutaj trzymać energii i nic się nie stanie złego, typu marnotrawstwo energii czy coś. Dobra. Więc potrzebuję Damasku Steel, który mamy tutaj. Potrzebuję też zrobić iron bary. Zrobię w tym craftingu, żeby nie pozbywał się tych. Jak to było? Iron bary, zrobimy sobie cały stack. Dwa stacki mogą być. I teraz miejsca potrzebuję. Schowam patyki na razie. Bo byle co schowam, bo i tak będę sprzątał to i ładnie ułożę. A na razie pozbędę się tego, żeby mieć miejsce na stworzenie tego w ogóle. Dobra. Więcej ironu i zrobimy jeszcze bloki ironowe w postaci 7. To będzie za mało. 8. Dwanaście. Dobra. Okej, okay, więc teraz tak, po kolei. Najpierw mamy bloki, mamy piecyki, mamy... Nie mamy tego. Raz, dwa, trzy. Trzy alloy smeltery będą wystarczające. Jeszcze tylko machine casing i tu musimy zrobić jeszcze basic capacitor. No to copper. Jak to copper? Dobrze, że mamy ten. Dobrze, że mamy redstone. Gdziekolwiek go włożyłem, tu jest. Redstone, gold i jeszcze coś. Gold. Dobra. Więc robimy basic kapasitory. 3. Robimy Damascus Steel. 3. I robimy... piece. Gdzie ja schowałem piece? Będę specjalnie tworzył, chociaż że to jest prawie za darmo. Tu jest, dobra. Pa. 2? A, piecyka nie mam jednego. Może gdzieś tu jest piecyk, może nie. Nie ma, ale jest kobel. I tu jest kobel. Ho, ho. Jeden piecyk. 3. Ha, ha. Od razu 3 zrobiłem na start. To jest bardzo rzadkie. Zawsze robię jeden to, jedno tamto. Ale w tym momencie pomyślałem sobie, a zmienię trochę taktykę i zrobimy więcej. Teraz gdzie to podłączyć w ogóle? Możemy z drugiej strony podłączyć, ale to nie ma sensu, bo chcę z drugiej strony automatyczne tutaj te wkładanie tego zrobić. Nie ma za bardzo gdzie tego podłączyć. Można by było to podłączyć tutaj na razie. Nie byłoby to takie złe. Złe jest tylko to, że ten buffer jest tutaj i nie ma za bardzo czego z tym, co z tym zrobić, no. Fuck. No ale myślę, że nie będzie źle. Myślę, że będzie dobrze. Więc teraz, bo wszystko ma ładnie wyglądać, potrzebujemy dużo kobla. I te dużo kobla pójdzie do tych właśnie rzeczy. Tak ładnie. I musimy zobaczyć, czy chcemy zrobić ulepszenie. Kapacitor. Musimy zrobić double layer kapacitor, żeby ulepszyć to. To jest energetic alloy, basic kapacitor, złoto będziemy mieli.
Energetic Alloy, możemy zrobić farmę z tego. Przyda się na pewno w wielu rzeczach. Ale czy chcemy? Możemy to w Alloy Smelterze zrobić z glowstone'u. Nie liczę już złota i redstone'u. Ale glowstone... A glowstone, musimy farmę glowstone'u zrobić na 100%. Bo nie będziemy dusta na cały czas. Mamy tu 6% tylko. Nie, to nie ma szans. Ja tam może mam trochę glowstone'u. Ale glowstone seed musi... No to jest potrzebne. Jeżeli ja chcę w dużej ilości... O Boże, pochodnie. Jeżeli ja chcę w dużej ilości robić rzeczy z glowstone'u, jak mówiłem już wcześniej, podłogi do podłóg, dodać glowstone i tak dalej, żeby się świeciło, to jednak bez farmy nie obejdzie się. Raczej. Jak ja chcę pochodnie pokazać? Jedna tu, drugie tu, ale... W ogóle gdzie mam pochodnie? Właśnie mam już... O. I muszę jeszcze posadzić więcej tego. Weźmy, posadźmy tu więcej, bo będzie na pewno ta farma większa. I przyda się mieć więcej dirtu. A to jest bardzo, bardzo, bardzo prosty sposób na dirt. I zrobimy sobie więcej dirtu. Hop. No i ten dirt wykorzystamy, żeby nie spaść tutaj. I od razu możemy drugą farmę zrobić. Bo czemu nie? Znaczy, wiecie, wodę tu dać i tak dalej. A tu złoto chcemy dać. Może glowstone? O, to może tam gdzie jest redstone, to glowstone będzie pasował. Połowie, wiecie, bo to dust jest, nie? A tu damy gold i coś tam jeszcze. Będzie dobrze. 4, 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. A, wiaderko. A, wiaderko, wiaderko. A tego idzie dirtu. Dużo. Teraz gdzie mam wiaderko znowu? Gdzie ja mam znowu wiadereczko? Powiedz przecie, gdzie jesteś? Hoppa! I... To nie tu. Hoppa! I od razu zrobimy sobie tutaj światła. A, w końcu porządna farma. Nie jest automatyzowana, ale porządna farma. Jest miejsca. Jest miejsca. Super. Jest jeden problem. Zanim ja będę miał tyle golda, żeby to zapełnić, to trochę czasu minie. Lead, earth, nie mam tutaj nic takiego, co by było przydatne. O, ha, 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 ha. No nic. Tu możemy pozbierać te, ale to później zrobię. Tu mamy stone, przypalaj się więcej stone'a. Przyda się naprawdę dużo, dużo, dużo stone'a. Znaczy jak chcę, o patrz. Jak ładnie sobie radzi. Dobra, więc tak. Wracając do tego, chcemy zrobić podłogę jaką? Jakąś podłogę całego w ogóle tego, co tu będę robił. Podłoga, możemy zrobić podłogę na pewno nie stone bricki, bo to jest zbyt zwykło, zbyt normalnie. No to może stone bricki, ten poison stone brick jest fajny, ale nie. Ale disordered stone bricks jest już fajne. Mógłbym też gładki taki stone panel dać, ale
Ale nie, zobaczymy testem bliki. Jak to wygląda? Jako podłoga? Co myślicie? Jest ok? Jest ok, myślę. Nie jest w ogóle podobne do. Do tego. Trochę. Ale jest fajnie. Mamy więcej jaronu teraz. Nie wiem, co z tym majlonem robić. A to jest aluminium, a nie ten. Ale aluminium może być przepalony. Pulverizer. O, aluminium tu nie wchodzi. Ok. No to aluminium pójdzie na razie sobie tutaj. Poleży. A tu musimy zrobić złotą skrzynkę, bo tak. Gold. Iron to gold i to jest coś takiego. Skąd ja to wiedziałem? Nie mam golda. Tu jest gold? Tu powinien być gold. A jak nie ma golda tutaj, to. A, mam do przepalenia, dobra. Nie będzie tak źle. Niech się przepala. To chyba nie. Chyba mi się nie podoba to jednak. Stone rope to jest dobry. Takie panele. No. Jest ok, bardzo lubię to. Stone Road jest bardzo ładne. Więc zrobimy sobie tutaj. Tu będzie tak 3 na 3. Gdzie jest mój ten? Gdzie jest mój. Nie, to zostaje. A tu jest Builder Mod. Ok. Stone Road. To przechodzi na Stone Road. To nie przejdzie. To przechodzi na Stone Road i możemy robić. To oczywiście będzie tu tak. I pójdzie to raz. 2, 3, 4. Nie ma co znaczenia jak daleko. Dobra. Będzie to dobrze. I teraz na razie zrobię ze zwykłego stołu, a potem mogę zcizlować zawsze. Tak po prostu. I teraz zrobimy to tak, żeby było w miarę dużo miejsca w środku, to jest ważne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jest ok. Czy to nie będzie za mało miejsca? Niech pomyślę. Myślę, że nie. To będzie wystarczająco dużo miejsca na ten magazyn. Bo tu jest naprawdę. Te skrzynki pozwalają na duże. Dużą kompresję. Może inaczej ja to zrobię. Hop, 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 hop. Może inaczej ja to zrobię. Tak. Tak. Dobra. Tak. To musimy trochę powiększyć. Tak samo tutaj. Wow. Tu. I tu. Okej. I teraz ja bym chciał, żeby to było coś takiego. Tu będą skrzyneczki. Tutaj będzie kolejne przejście, bo to będzie przejście dalej, do dalszego kompleksu. To tak samo by mogło być przejście, albo po prostu będzie przejście. Trochę mało miejsca. Wiecie, co może zrobimy jako przejście? Przejście między segmentami i będzie wtedy ok.
No to to przejście, przejście będzie tak, nieźle. Nie, dobrze. Kobla niszczymy. Tak. Kobla niszczymy. Przydałoby się latanie. Oj, tak. I no tego nie wiem, czy tu jest teraz, czy tu jest jak to się nazywało? Mikrobloki są. Dobra. To my też wykorzystamy mikrobloki. A to niszczymy, to niszczymy, to niszczymy, to niszczymy. O, robi się noc. To niedobrze, idziemy spać, bo jak będzie noc i to będzie źle, bo Creeper się zrespi. Dobra, wiecie co? No, słuchajcie, to zrobimy tak, bo ja już zbliża się prawie 30 minut. Jeszcze 4 minuty. No to, jak już mówiłem, będę wstawiał teraz trochę krótsze odcinki, żeby był szybciej się wysyłały, bo ostatnio to te dłuższe to ciężko idzie. O, night time. To ja skończę teraz odcinek i zrobię poza odcinkiem tutaj właśnie to zbuduję, jak to bym chciał, bo jeszcze dokładnie nie zaplanowałem tego, to jest wszystko no, oczywiście spontaniczne, nic nie planuję nigdy. Nigdy nic nie planuję. Koper. Tak więc to będzie na razie tyle w tym odcinku. Ale jak ja to widzę? Widzę to tak, że to będzie taki łuk, tu będą przejścia. Nie wiem czemu, bo tak po prostu. I na przykład jedna strona, ta strona będzie tam farma drzew, tamta strona będzie na przykład magazyn, tamta strona będzie coś innego. Tam, jak widzicie, jest teraz grinder, ale to będzie wszystko przebudowane. Jest dużo do roboty. Ja następny odcinek zacznę, jak już zrobię właśnie to miejsce i magazyn, budynek na magazyn. To zobaczycie właśnie jak to na spokojnie zrobię, sobie, wiecie, pomyślę co i jak i wtedy będziemy kłaść skrzyneczki będziemy kłaść i zobaczymy co by się dało zrobić, żeby to jakoś sortować, o ile tu jest logistic pipe. Nie ma logistic pipe. Wee. Logistical sorter jest, ale ja go nie lubię bardzo, bo laguje mi zawsze. No ale mamy Applied and Logistics. Będziemy może mogli zacząć Applied i będziemy, wiecie, mogli tam coś zdziałać. O, i w tym miejscu, na przykład, to jeżeli to by był środek wszystkiego, to by na przykład był system Applied. Tutaj na przykład, czy coś. Pomyśli się. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się, pa, też zrobimy Reston Furnace na następnym odcinku. I myślę, że to też będzie zrobione. Jeszcze mechanizm będzie na pewno też zrobiony. I to musimy mieć, Ring of Light, żeby latać. Dobra, albo jetpack. Jetpack szybciej się zrobi. Tak więc pa, pa i pa, pa. Pa, pa i pa, pa. Okay, pa.